Wydawca książki, jak sam mówi, o możliwość jej wydania ubiegał się od samego początku, kiedy o swoich planach Zbigniew Chlebowski poinformował opinię publiczną. Witold Podedworny nie ukrywał dumy, tym bardziej, że to nie pierwsza wydana przez niego książka na temat tak zwanej afery hazardowej. W tej chwili książka jest i ona od tego momentu rozpoczyna własny swój żywot i ona jest albo dobra, albo zła. Treści w niej zawarte zostaną poddane, że tak powiem, publicznej ocenie i ona musi się bronić. Jak powiedział podczas konferencji wydawca książki, jej powstanie było potrzebne i może przyczynić się do normalizacji życia politycznego i sprawiedliwego traktowania osób publicznych w przyszłości. Zbigniew Chlebowski przyznał, że ostatnie kilka miesięcy to trudny okres i nowa rola człowieka występującego w roli autora. Znacznie łatwiej przychodzi pisać uzasadnienia do ustaw sejmowych niż napisać poważną, mam nadzieję, poważną książkę. Autor książki zdecydował się opisać wydarzenia sprzed 2 lat, by odpowiedzieć na podstawowe pytania, które, jak mówi, towarzyszyły tak zwanej aferze hazardowej. Dlaczego zostałem niesłusznie oskarżony? Dlaczego nikt nie chciał wysłuchać mojej racji? Dlaczego tak zwane dowody zgromadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne okazały się zbiorem przypuszczeń i podejrzeń, a nie faktów? I dlaczego nikt w chwili, kiedy te dokumenty pojawiły się, nie próbował zweryfikować prawdziwości zawartych w niej tez? Autor książki przyznaje, że na pewno nie uda mu się przekonać do swoich racji wszystkich, ale materiał zawarty w książce jest bogaty. Zdaniem Zbigniewa Chlebowskiego tak zwana afera hazardowa była intrygą ówczesnego szefa CBA Mariusza Kamińskiego, wymierzoną w samego premiera Donalda Tuska. Ta książka jest też o bardzo wielu ludziach, którzy zostali niewinnie oskarżeni, których niesłusznie pomawiano, którzy często przeżyli traumatyczne przeżycia w swoim życiu, dotknięci takimi, a nie innymi zachowaniami służb specjalnych i prokuratury z lat 2005-2007. W książce autor zawarł także wątki osobiste i trudne zdarzenia, jakie miały miejsce, uwieńczone nierzadko tragicznym finałem. Tu Zbigniew Chlebowski wspomina choćby śmierć Barbary Blidy. Warto poczytać o kulisach tej sprawy. My znamy, Państwo znacie ją pewnie tylko i wyłącznie z telewizyjnych przekazów i być może z jakichś zdawkowych opinii polityków, ale warto przeczytać o prawdziwych kulisach, które towarzyszyły tej sprawie. Przy pisaniu książki autor korzystał z materiałów komisji śledczej. Przytaczał też wypowiedzi świadków, którzy zeznawali przed komisją. Pomocne okazały się również porady ekspertów, którzy znają się na służbach lub pracowali w policji. Pisanie książki trwało 3 miesiące. Jej koszt to 24,99. Łączny nakład to 4000 egzemplarzy.